Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony ponownie Maget, witam was moi drodzy w kolejnej recenzji okrętu premium. Tym razem jest to okręt, który trafił do gry w ostatnim patchu, czyli radziecki pancernik 10 poziomu sława. Okręt dostępny za punkty w agencji badawczej, za 63 tysiące tych punkcików. I omówimy sobie jak ten okręt się w grze sprawuje i czy warto na niego wydać pieniążki. I teraz tak, będziemy moi drodzy porównywać go głównie z Kremlem, no bo to praktycznie jest ten sam kadłub, tylko... Są różnice w osiągach tych okrętów, także pokażę Wam kapitana, jest to zestaw typowo survivalowy jak widzicie, tutaj ewentualnie można sobie przerzucić zapobiegawcze utrzymanie jeszcze zamiast celu, albo ekspert w ładowaniu, jeżeli boicie się tego, że jakiś dodatek do Was podpłynie na blisko, no to wtedy chcecie szybko zmienić pociski, znaczy szybko, no ponad 15 sekund, no ale jednak, ale wydaje mi się, że raczej survival to full opcja i nic innego nie będzie brane pod uwagę, jeżeli chodzi o posażenie. Mamy tutaj tak, na szóstym slocie przyspieszenie przeładowania dział, na slocie piątym kamuflaż, na czwartym kontrola uszkodzeń, na trzecim celność, na drugim kontrola uszkodzeń ponownie i na pierwszym ulepszona grupa naprawcza, która nam działa o 40% dłużej. Modyfikacja głównego uzbrojenia raczej tutaj, no wydaje mi się, że bezsensownym wyborem, no bo te wieże są dobrze opancerzone i nie zdarzyło mi się grając na Kremlu ani na Sławie w ani jednej bitwie, żeby którakolwiek z tych wież mi wysiadła, więc wydaje mi się, że dłuższa naprawka będzie tu lepsza. No, dodatkowa raczej tu nie jest naszym głównym wyborem. Modyfikacja magazynu też raczej niekoniecznie mamy sygnał, także wydaje mi się, że nie są to potrzebne rzeczy. Wygląd. Tutaj mamy zestaw też survivalowy, tu na taranowanie, gdyby się komuś przyśniło te detonacje, skrócenie czasu pożarów, zalań dłuż, więcej przywróconego HPSR-ki, prędkość, czas przeładowania sprzętów eksploatacyjnych i pelotka. No i tutaj to już pełna dowolność. Także tak wygląda kapitan moduły i to wszystko. Teraz omówimy sobie parametry okrętu, moi drodzy. Rozmieszczenie pancerza. To jest w zasadzie to, co nas tutaj najbardziej interesuje i to jest główna jedna z dwóch głównych różnic między Sławą a Kremlem. Otóż moi drodzy, tutaj Sława z przodu i z tyłu ma 25 mm. Kreml ma, moi drodzy, 32 mm i to jest bardzo ważna rzecz, o której należy pamiętać. Kreml jest raczej okrętem stacjonarnym do gry. No, wystarczy się zdziobować i większość pocisków będziemy odbijać. No, chyba że ktoś uprzejmy będzie chciał nas spalić, no to wtedy jest lekki problem. Ale na sławie będziemy nieco bardziej karceni, nawet przez krążowniki, które mają no, dosyć wysoką penetrację. Teraz tutaj mamy 32 mm na pokładzie, a kreml widzieliście, mamy mm50. Mm. Także to jest istotna różnica no z budówki i tu i tu są takie same. No i tutaj się troszeczkę różni pancerzenie jeszcze na burcie. Pas pancerny 150, tutaj 350 jest dalej. Tutaj jak wygląda sprawa? 150, 410, także już widzicie, że różnica tutaj też ponad 400. Poszycie boczne 38 tutaj jest i tutaj jest to samo. Także no ale opancerzenie rufy i dziobu to jest nasz główny mankament, także przez te powierzchnie będziemy dostawali spory damage. Także musicie na to uważać. Nie jest to okręt taki, żeby stanąć do przeciwnika dziobkiem i sobie do, po prostu strzelać. Do tego mamy Kremla. Sława jest raczej okrętem, którym należy się kątować odpowiednio, a najlepiej pływać w ruchu, bo z gier, które przeprowadziłem na tym okręcie, najbardziej wytrzymały był, kiedy podpłynąłem do jakiegoś punktu. Zrobiłem sobie zwrotkę i kajtowałem przeciwnika troszeczkę burtą, troszeczkę na dupkę. tam. no wiadomo dupka trochę potrafi dostać, ale jeżeli jesteśmy ustawieni do przeciwnika tyłem, no to na pewno przeżyjemy dłużej niż jak stoimy do niego przodem, także to, to mogę zdecydowanie polecić taki gameplay, czyli dopływamy do wybranego punktu, zawrotka i powolutku sobie odchodzimy ostrzeliwując przeciwnika. Także tak, mamy porównany pancerz, jeszcze parametry, tutaj teraz idziemy dalej. HP. Jak widzicie, jest różnica. Tutaj mamy 110 tysięcy, niemalże. Sława ma niecałe 95-92 tysiące. Mamy obrona przeciwtorpedowa też jest inaczej rozłożona. Tu 29, Kreml 46. Także no bardziej trzeba na torpedy uważać. Artyleria. Tu jest różnica w kalibrze. I tutaj zatrzymamy się na chwilę dłużej, bo pierwsze informacje, jakie się pojawiły na temat sławy, mówiły nam, że Sława będzie drugim dostępnym normalnie w drzewku pancernikiem radzieckim na tierze 10, z tym, że gameplay w tych okrętach będzie różny, zwłaszcza, że tutaj mamy 406, a Kreml ma 457 mm. I w pierwszej wersji Kreml miał te, y, możliwość wyboru między tymi działami a tymi, które mu zostały. Podobnie jak Conqueror miał ten sam wybór, ale w tej chwili zostało to rozdzielone tak, że Sława jest premką, czy tam okrętem specjalnym, a Kreml jest drzewkowy i nie ma żadnego wyboru, jeżeli chodzi o artylerię. I teraz tak, porównajmy sobie tutaj parametry uzbrojenia. Ja sobie tutaj przygotowałem odpowiednie już podglądy. Czyli tak, sława ładuje trochę dłużej, bo to jest 33,5 sekundy, Kreml 33. Zasięg ognia wynosi na sławie 24,7, na Kremlu 27. Także 4 km to jest ogromna różnica. Sigma. Mimo, że Sigma na Sławie nie jest jakoś kolosalnie większa, bo to jest 1,9, a Sigma na Kremlu jest 1,8, to warto zwrócić uwagę na to, że rozrzut tych pocisków, maksymalny rozrzut, podkreślam, wynosi na Kremlu 280 metrów, a na Sławie 229, także mamy 50 metrów różnicy. I zobaczycie w gameplayu, który dla Was przygotowałem. Że ten pancernik praktycznie nie ma rozrzutu pionowego. Jeżeli te pociski lecą w cel, to jedynie mogą się rozszerzyć w poziomie, ale w pionie przeważnie one bardzo blisko siebie się trzymają, także lecie taka dosyć mocno płaska salwa może być szeroka, ale w większości przypadków jest bardzo płaska, także to jest główna zaleta i główna różnica w tych okrętach, czyli pancerz i ich możliwości, jeżeli chodzi o działa. Oczywiście te parametry, które wam podałem. Z reloadem były bez niczego. to mamy 29,5 sekundy z modułem na reload na sławie i na Kremlu mamy 29, także pół sekundy różnicy. I co dalej? Sekundarka, no to jest 6,3 na Kremlu, na sławie to jest to samo. Tak, ale prędkość wylotowa. Sława 870 metrów na sekundę. Kreml 800. Też różnica. Te pociski na sławie będą szybsze. Czyli musimy brać inne wyprzedzenia. Nie dużo, ale zawsze troszeczkę. Obrona przeciwlotnicza jest tego sporo. Ocenione zostało tutaj ogólnie na 100. Także perotka na tym okręcie sprawuje się przyzwoicie, nawet bardzo dobrze bym powiedział. Oczywiście, o ile nie jesteśmy tłuczeni przez jakieś konkurory, tanderery inne, srające obekami dziadostwa, bo wtedy nam ta perotka będzie wiadomo padać. Ale jeżeli. Nad nieobity nasz sławny okręt przyleci sobie lotnie. No to raczej dużej krzywdy nam nie zrobi, a my mu zestrzelimy troszeczkę tych samolotów. Także tutaj jest bardzo dobrze, jeżeli chodzi o pelotkę. Manewrowość, prędkość maksymalna 31, węzłów. Promień skrętu jest bardzo duży, ponad kilometr, 100 prawie. 1090 metrów, czas przestawienia steru 16,3. Spójrzmy, jak u kremla to wygląda. Identycznie i kamuflaż. Wykrywalność z powierzchni 13,2, z powietrza 11,1 i Kreml tutaj troszeczkę gorzej wypada o 200 metrów. Ale okręt, który jest tak celny jak sława mający wykrywalność rzędu 13 km to są niemalże gwarantowane dewasty. Także bardzo dobry ten wynik tutaj jest jeżeli chodzi o wykrywalność. No możemy po prostu podejść na te 13 komuś stypnąć taką piękną stocznię. Oba, że patrzę tutaj na stocznię. Piękną salwę w burtę i gościa nie ma. Jeszcze spójrzmy sobie na wykres penetracji tych dwóch okrętów. Spójrzcie tutaj, że niebieska linia to jest penetracja Sławy, a linia żółta to jest penetracja Kremla, także widać, że tutaj jest dosyć istotna różnica. Oba te okręty mają penetrację bardzo dużą, ale na maksymalnych dystansach, tutaj w okolicach 20 km porównajmy sobie, na 20 km kreml ma 514 sława 580, to jest kolosalna różnica. 50-60 mm na praktycznie każdym dystansie. Czas lotu pocisku widzicie, że na sławie jest również nieco krótszy, bo ten wskaźnik ta czerwona linia jest niżej niż zielona. Także na początku nie widać dużej różnicy, ale im dalej tym bardziej się to wyraźnie zaznacza. To jest sekunda różnicy przy 20 km. 11 i 3, a tutaj mamy 10, także jest różnica. I to w zasadzie tyle, jeżeli chodzi o parametry. Zapraszam Was jeszcze do obejrzenia krótkiej, może średnio udanej bitwy, ale jakoś nakreśli wam to, co jest w stanie zrobić ten okręt swoimi działami. Także zapraszam do oglądania. No, i tak jak. Tak jak Wam moi drodzy wspomniałem. To jest okręt, który y, ktoś kiedyś gdzieś napisał z Wargamingu. To jest taka of, 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 oficjalna informacja, że gameplayem bardzo przypomina szampanię. Czyli trzymamy się z tyłu, bo mamy słaby pancerz, ale celność i zasięg pozwala nam na prowadzenie sensownego ognia y, do nadpływających przeciwników. Z tym się zgadzam. Przy czym y, sława, spójrzcie, jak te pociski lecą. Sława jest piorunująco celna, a szampania nie jest w stanie trafić na różnych dystansach praktycznie w nic. Także porównanie tych dwóch krętów jest jak porównanie, nie wiem, malucha do Ferrari, także no nie wydaje mi się. Oba są samochodami, oba jeżdżą, no ale trochę jest inna tutaj, inny komfort i inne osiągi. Nie mamy tutaj żadnych bajerów, nie ma rozbicia, nie ma hydro, nie ma samolotu, nie ma nic, mamy tylko naprawkę i grupę naprawczo-ratunkową, także tylko przywracanie hapsa i gaszenie pożarów i zalanie, ewentualnie naprawianie, ale to wydaje mi się, że wystarczy. Oczywiście, okręt ze względu na swój słabszy niż Kreml. Pancerz nie jest dobry do tego, żeby stać gdzieś w miejscu i przeciwnika sobie tankować. Spójrzcie, przyleciała buła za 20 tysięcy, bo pokazałem burtę. No, ale to wiadomo, na każdym pancerniku może się tak skończyć. Także no nie jest to dobry styl gry na tym okręcie. Także jest to okręt raczej, bo powiedziałbym, wspierający. Trzymamy się troszeczkę na drugiej linii i prójemy we wszystko, co nam się tutaj nawinie. Z tym, że. Widzicie, jak te pociski latają. One są bardzo celne, trzymają się w kupie, ale ma to też swoje wady, moi drodzy. Bo, jeżeli słabe, kupi sobie gracz słaby, który no, nie jest w stanie poprawnie celować. No, ja w tej bitwie też nie celuję jakoś fenomenalnie, to się przyznaję. Ale gość, który nie jest w stanie odpowiednio dobrać wyprzedzenia, czy tam wysokości strzału, przy okrętach, które mają większy rozrzut, gorszą Sigmę, może liczyć troszeczkę na to, że. RNG tu przyłożył łapsko do tego, co się dzieje, i będziemy w stanie jakoś tam te pociski jeszcze ulokować w przeciwniku. Tutaj, o, piękna salwa. Jeżeli źle wycelujemy salwę, a przeciwnik sobie zrobi jakiś tam skręcik, manewr czy cokolwiek, no, to większość naszych pocisków poleci do wody. Nie ma tutaj tak, że one są na tyle rozproszone, te pociski w salwie, że nawet przy jakiejś tam tragicznej salwie będziemy gościa w stanie tam jednym, jednym dwoma pociskami trafić. Nie, tutaj w większości przypadków jakby celowaliśmy źle. To wszystko idzie w wodę, bo leci dosyć blisko siebie. Także. Dla ludzi, którzy nie umieją celować, ten okręt raczej bym nie polecał, ale osoby, które lubią ten, te, tego typu gameplay, czyli po prostu gdzieś tam na bezpiecznym dystansie i próć we wszystko, co nam się tutaj nawinie, zdecydowanie będzie dobrym wyborem. On sobie praktycznie na każdym dystansie poradzi z wbijaniem cytadel. Także nie ma tutaj problemu z tym, że jesteśmy za daleko. Prędzej, jak podejdziemy za blisko, to będziemy overpenować i to jest już bardziej bolesne. Widzicie, lekki skręt i jeden rykosze, reszta do wody poleciała. To jest to, o czym mówiłem. Także ten okręt za bardzo błędów nie wybacza, a reload troszeczkę trwa. Także trzeba o tym pamiętać. Oczywiście, jeżeli macie założony moduł na przeładowanie na ostatnim slocie, no to standardowo schodzimy do około 30 sekund, jak na pancerniku. Widzicie, że jestem już ustawiony tyłem, wytankowany już jest ponad milion, a minęły, minęło 5 minut. Także okręt mimo tego, że pancerz jest słabszy faktycznie niż na kremlu to przypominam, że nie jest miękki nie jest tak łatwo go wcale jakoś znacząco uszkodzić, jeżeli jesteśmy odpowiednio ustawieni. Na kremlu możemy olać temat tankowania, czy znaczy, przepraszam, kontowania. Tutaj musimy mieć na uwadze to jak jesteśmy do przeciwnika ustawieni, to nas strzela. Mamy 406, także też nie jest to największy kaliber. Ale weźmy pod uwagę to, że penetracja tych dział jest naprawdę potężna i na każdym dystansie będzie sobie radziła zrobieniem sporego damage'u. W tej chwili się tutaj jakoś tam nie naszalałem, ale po prostu chciałem wam pokazać, co robią te działa. Bo tankować, no to wiadomo, trafi się bitwa, w której wytankujemy 3 miliony i widziałem już takie screeny ze sławy, że ludzie tankują po 3 miliony, także przeżywalności ten okręt nie ustępuje w żadnym stopniu Kremlowi, zwłaszcza jak wsadzimy sobie tutaj jeszcze kuznicową, no to tym bardziej będziemy jeszcze dłużej mogli przeżyć, zwłaszcza, że troszeczkę tego chapsa mamy tutaj mniej. Pelotka jest bardzo dobra, z samolotami radzi sobie bardzo przyzwoicie, więc jeżeli coś przyleci i będzie chciało nas uszkodzić, no to na pewno to zrobi, ale będzie to go sporo kosztować, bo te uzbrojenia przeciwlotnicze na pewno sporo tych samolotów zestrzeli. No i w zasadzie powiedziałem Wam wszystko, bo ten okręt nie ma zbyt wielu cech takich charakterystycznych. No pancerz jest słabszy, ale jeżeli się odpowiednio ustawimy i nie będziemy jakoś tam szarżować, to jesteśmy naprawdę w stanie sporo wytrzymać. Działa. Tak jak widzicie, rozrzut pionowy praktycznie nie istnieje. Rozrzut poziomy jest do zaakceptowania. Sigma 19, przypominam, rozrzut 230 około metrów. Nie pamiętam dokładnej wartości i to w zasadzie tyle także pływamy sobie na dystansie średnim do dużego bo na każdym z tych dystansów jesteśmy w stanie skutecznie działnąć przeciwnika a im bliżej przeciwnika my jesteśmy tym większa szansa na to, że nam przeciwnik się odgryzie biorąc pod uwagę to, że mamy na dziobie i rufie 25 mm także czy ten okręt jest warty wzięcia? moim zdaniem zdecydowanie tak ale czy y, będzie on dawał więcej frajdy niż na przykład Ohio? No tu bym dyskutował. Ohio w tej chwili nie mam gram, tylko sobie czasami na tym koncie, z którego widzieliście tutaj porównanie parametrów sławy, bo sławie też nie posiadam. Ale y, wydaje mi się, że strzelanie z dużego dystansu, celne strzelanie to jest naprawdę coś fajnego i daje satysfakcję, kiedy wyskakują nam kolejne cytadele i jakieś tam chore liczby, typu 20-30 tysięcy w salwie, to jest naprawdę fajne uczucie. Także moim zdaniem. Ten okręt jest zdecydowanie warty zakupu. Gdybym miał go oceniać w kategoriach punktowych od 0 do 10, no to tutaj będzie naprawdę wysoko, bo jest odporny i jest celny, czyli tyle, ile oczekujemy od pancernika. I dałbym mu tutaj, no ja wiem, 9? 9 na 10. Pelotka jest fenomenalna też, także tutaj nie ma na co za bardzo narzekać w tym okręcie. Jedynie musimy uważać na własne błędy, bo tak jak mówiłem, źle wycelowane salwy nie będą ratowane przez RNG, że jakoś tam na ładnie pociski rozrzuci i jakaś tam szczęśliwa stadelka wpadnie, tylko tutaj jak spieprzymy salwę, to salwa leży, leci do wody. Jak jest dobrze wycelowana, to robimy devasta. także to jest dla ludzi, którzy celują dobrze. Okręt dostaje 9 na 10, można powiedzieć nawet, że jest OP, także zaraz się przyczepią ludzie, którzy stwierdzą, że kiedyś mówiłem, że ruskie okręty nie są OP, a teraz stwierdzam, że Sława jest bardzo mocna. No bo jest, ale w momencie nagrywania tamtego materiału Sławy w grze jeszcze nie było, także weźcie to pod uwagę. I mam, moi drodzy, teraz mamy dwa okręty radzieckie, które są całkowicie overpower, także Sława i Smoleńsk. Sława potrafi bardzo mocno ugryźć to z dużych dystansów a Smolensk potrafi spalić wszystko również z dużych dystansów, bo tam do 19 km możemy sobie doprowadzić ten okręt, także to jest zdecydowanie trochę słabo zbalansowane. Ale tutaj teoretycznie Wargaming uznał, że jeżeli działa są bardzo celne, no to zmniejszamy pulę HP i osłabiamy, osłabiamy pancerz, ale przypominam, że odpowiednio ustawiony i skontowany okręt jest w stanie wytrzymać bardzo dużo. 3 miliony wytankowanego damage'u nie zdarza się często, a na tym okręcie widzicie, że jeszcze mam ponad 2 miliony, a ja jakimś tam wybitnym playerem nie jestem. A osoby, które naprawdę grają z głową, potrafią wycisnąć z tego okrętu jeszcze więcej. No nie udało mi się rozegrać żadnej ciekawszej bitwy, bo akurat takie miałem losowania, że przeciwnik się szybko składał albo ja byłem pod dosyć silnym ostrzałem. Niestety, nałożenie na okręty testowe przez Wargaming embargo sprawiło to, że ludzie nie wiedzą co to jest i tym bardziej chcą do tych okrętów strzelać. Zresztą, jak to było zawsze, okręt testowy jest, to się do niego pakuje ile wlezie. Także podsumowujmy powolutku tą recenzję, bo już dosyć długo trwa. Warto brać zdecydowanie warto. 9 na 10 celne działa w miarę odporny kadłub. Bardzo dobra pelotka, także no więcej od pancernika chyba nie oczekujemy. Tym bardziej, że nie jest to okręt do podchodzenia na blisko. Do tego mamy jakieś tam Georgie, właśnie Ohio i niemieckie pancerniki. A ten jest do karania z większego dystansu, także. Z mojej strony, w tym materiale, to jest powolutku wszystko. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Do usłyszenia, moi drodzy. Cześć. I na razie.